Niebo a ziemia. Tak się czasem mówi o zaistniałej zmianie. Coś się zmieniło i mówimy niebo a ziemia. To znaczy, że jest całkiem inaczej, że jest o wiele lepiej. Albo jesteśmy w tym samym miejscu, ale kogoś już nie ma i dlatego mówimy niebo a ziemia. Wyniósł się. Albo też my się przenieśliśmy gdzieś i sytuacja się zmieniła i jest całkiem inaczej. Słownik frazeologiczny języka polskiego mówi, że tak się mówi o kimś albo o czymś zupełnie do siebie niepodobnym, różniącym się kontrastowo. Niebo a ziemia. Księga Objawienia, którą rozważamy od początku tego roku, 2014, powolutku przechodząc przez kolejne fragmenty, ona ukazuje nam, czym jest niebo. Już od 4 rozdziału, pamiętacie, zostało nam uchylone wejście, żebyśmy mogli wejść do nieba i zobaczyć, co tam w niebie jest. To jest, nie każdemu się to zdarza. Nam się zdarza, bo czytamy Biblię i dlatego możemy zajrzeć do nieba. Dowiadujemy się z tej księgi nieco, jak w tym niebie jest, kto w nim jest. Księga Objawienia daje nam też prawdziwe świadectwo o tym, co jest na ziemi. Jak to jest to naprawdę na ziemi. Bo ludzie różne rzeczy mówią. Niektórzy mówią niebo na ziemi, a niektórzy mówią piekło na ziemi. Ale Biblia mówi prawdę, jak jest na ziemi. I właśnie Biblia nam pokazuje, że ziemia jest strefą odmienną od nieba. Dlatego my chcemy iść do nieba. Dlatego tęsknimy za niebem. Dlatego chcemy, żeby to niebo było już w nas, choć jeszcze jesteśmy na tej ziemi. Dlatego też dzisiejsze rozważanie zatytułowałem Przejdź do strefy nieba. I nie chodzi o to, żebyśmy dzisiaj połknęli coś i do nieba poszli w tym sensie, ale żebyśmy w duchu, w sercu, w naszych myślach, w naszych pragnieniach przeszli, jeśli jeszcze nie przeszliśmy, żebyśmy przeszli do nieba. Słowo Boże z 12 rozdziału Objawienia świętego Jana. I ukazał się wielki znak na niebie. Niewiasta odziana w słońce i księżyc pod stopami jej, a na głowie jej korona z 12 gwiazd. A była brzemienna i w bólach porodowych i w męce rodzenia krzyczała. I ukazał się drugi znak na niebie. Oto ogromny rudy smok, mający 7 głów i 10 rogów, a na jego głowach 7 diademów. A ogon jego zmiótł 3 część gwiazd niebieskich i strącił je na ziemię. I stanął smok przed niewiastą, która miała porodzić, aby skoro tylko porodzi, pożreć jej dzieci. I porodziła syna, chłopczyka, który rządzić będzie wszystkimi narodami laską żelazną. Dziecię jej zostało porwane do Boga i do jego tronu. I uciekła niewiasta na pustynię, gdzie ma miejsce przygotowane przez Boga, aby ją tam żywiono przez 1260 dni. I wybuchła walka w niebie. Michał i aniołowie jego stoczyli bój ze smokiem. I walczył smok i aniołowie jego, lecz nie przemógł i nie było już dla nich miejsca w niebie. I zrzucony został ogromny smok, wąż starodawny, zwany diabłem i szatanem, który zwodzi cały świat. Zrzucony został na ziemię, zrzuceni też zostali z nim jego aniołowie. I usłyszałem donośny głos w niebie mówiący: teraz nastało zbawienie i moc, i panowanie Boga naszego, i władztwo pomazańca Jego, gdyż zrzucony został oskarżyciel braci naszych, który dniem i nocą oskarżał ich przed naszym Bogiem. A oni zwyciężyli Go przez krew baranka i przez słowo świadectwa swojego i nie umiłowali życia swojego tak, by je raczej obrać niż śmierć. Dlatego weselcie się niebiosa i wy, którzy w nich mieszkacie. Lecz biada ziemi i morzu, gdyż wstąpił na was diabeł
pałający wielkim gniewem, bo wie, iż czasu ma niewiele. A gdy smok ujrzał, iż został zrzucony na ziemię, zaczął prześladować niewiastę, która porodziła chłopczyka. I dano niewieście dwa skrzydła wielkiego orła, aby poleciała na pustynię na miejsce swoje, gdzie ją żywią przez czas i czasy i pół czasu z dala od węża. I wyrzucił wąż z paszczy swojej za niewiastą strumień wody, aby ją strumień porwał. Lecz ziemia przyszła niewieście z pomocą i otworzyła swoją gardziel i wchłonęła strumień, który smok wyrzucił ze swojej paszczy. I zawrzał smok gniewem na niewiastę i odszedł, aby podjąć walkę z resztą jej potomstwa, które strzeże przykazań Bożych i trwa przy świadectwie o Jezusie. I stanąłem na piaszczystym wybrzeżu morskim. Ten fragment Słowa Bożego dowodzi, że wściekłość szatana w każdym jego aspekcie jest pod Bożą kontrolą. Dzisiaj zobaczymy to na przykładzie Izraela, ludu Bożego, wybranego ludu Bożego. Dwa znaki na niebie, których przeczytaliśmy. Niewiasta, a niewiasta to Izrael, to naród izraelski. I rudy smok to szatan, Boży przeciwnik. Kilka faktów, które pokazują na tle całej panoramy wydarzeń, że właśnie niewiasta to Izrael, to naród wybrany. Bo właśnie przecież, po pierwsze, z tego narodu narodził się wcielony Syn Boży, Król Królów. Przeczytaliśmy w wersecie 5, ona zaś urodziła syna, mężczyznę, który żelaznym berłem ma rządzić wszystkimi narodami. Tak w Nowym Przymierzu jest to oddane. Czyli, że ten chłopczyk, to dziecię, które zostało urodzone, to tak naprawdę Król Królów, tak mówi Słowo Boże, bo będzie rządził laską żelazną nad narodami. Pamiętamy ostatnie nasze rozważanie o tym wyniesieniu Jezusa Chrystusa na tron, że On właśnie jest ustanowionym władcą nad wszystkimi narodami. Potwierdza to też wizja Syna Bożego, którą znajdujemy pod koniec Księgi Objawienia. W 19 rozdziale Księgi Objawienia czytamy w 11 wersecie: I widziałem niebo otwarte, a oto biały koń, a ten, który na nim siedział, nazywa się wierny i prawdziwy, gdyż sprawiedliwie sądzi i sprawiedliwie walczy. Oczy zaś jego jak płomień ognia, a na głowie jego liczne diademy. Imię swoje miał wypisane, lecz nikt nie znał go, tylko on sam. A przyodziany był w szatę zmoczoną we krwi, imię zaś jego brzmi Słowo Boże. I szły za nim wojska niebieskie na białych koniach przeobleczone w czysty biały bisior, a z ust jego wychodził ostry miecz, który miał pobić narody i będzie nimi rządził laską żelazną. Tu się pojawia ta sama myśl dotycząca w sposób ewidentny Syna Bożego Jezusa Chrystusa. 16 werset: A na szacie i na biodrze swym ma wypisane imię Król Królów i Pan Panów. Więc właśnie w Izraelu urodził się Syn Boży. Drugi obraz pokazujący to, że chodzi o Izrael, to to, że narodzone przez niewiastę dziecię zostało porwane do Boga i do Jego tronu. Przeczytaliśmy w wersecie 5. Jej dziecko zostało porwane do Boga i do Jego tronu. I tu w oczywisty sposób nasuwa się myśl o wniebowstąpieniu Jezusa Chrystusa. Wstąpił, zasiadł na prawicy Ojca. Po trzecie, w obronie tejże niewiasty, o której czytamy w 12 rozdziale Objawienia, występuje książę anielski Michał. A Biblia objawia, że właśnie tenże książę anielski Michał jest opiekunem narodu izraelskiego, żydowskiego. W księdze Daniela w 12 rozdziale czytamy: w owym czasie powstanie Michał, wielki książę, który jest orędownikiem synów Twojego ludu. Mowa do Daniela, który był Żydem. A nastanie czas takiego ucisku, jakiego nigdy nie było, odkąd istnieją narody, aż do owego czasu. W owym to czasie wybawiony będzie Twój lud, każdy, kto jest wpisany do Księgi Żywota. Więc to też jest dowód, że chodzi o Izrael. Po czwarte, niewiasta ukryła się na pewien czas w wyznaczonym dla niej miejscu, przeczytaliśmy. Gdzieś tam na pustyni było miejsce wyznaczone. I dano niewieście dwa skrzydła wielkiego orła, aby poleciała na pustynię, na miejsce swoje, gdzie ją żywią przez czas i czas
i pół czasu z dala od węża, czyli 3,5 roku, połowa wielkiego ucisku z dala od węża. W tym miejscu nasuwa się interesująca instrukcja Pana Jezusa, jakiej udzielił Żydom, gdy chodził jeszcze po ziemi. W Ewangelii Mateusza w 24 rozdziale czytamy od 15 wersetu. Wy więc ujrzycie na miejscu świętym ohydę spustoszenia, którą przepowiedział prorok Daniel. Kto czyta, niech uważa. Wtedy ci, co są w Judei, niech uciekają w góry. Kto jest na dachu, niech nie schodzi, aby co wziąć z domu swego. A kto jest na roli, niech nie wraca, by zabrać swój płaszcz. Wiada też kobietom brzemiennym i karmiącym w owych dniach. Módlcie się tylko, aby ucieczka wasza nie wypadła zimą albo w sabat. Wtedy bowiem nastanie wielki ucisk, jakiego nie było od początku świata, aż dotąd i nie będzie. I mowa o tym, żeby uciekać w góry, gdzieś w miejsce pustynne. Więc to również wskazuje, że chodzi o naród izraelski. I gdy czytamy Biblię i gdy myślimy o tym, jakie losy miał naród izraelski i jak bardzo diabeł starał się zawsze ten naród tępić, to staje się dla nas jaśniejsze, że to właśnie dotyczy narodu izraelskiego. Bo przeczytaliśmy w wersecie 4, smok stanął przed kobietą, u której rozpoczął się poród, chciał pożreć jej dziecko, gdy tylko się urodzi. No to przecież mowa o tym, jak Pan Jezus przyszedł na świat, jak poprzez Heroda diabeł próbował czym prędzej to życie zgasić, zlikwidować tego nowonarodzonego Jezusa. Mało tego, jeśli chodzi o tą wrogość szatana do narodu izraelskiego, to widać na tym wyższym poziomie. Przeczytaliśmy, że w niebie odbyła się walka między księciem anielskim Michałem i jego aniołami, a właśnie szatanem i jego aniołami. Tymczasem w niebie doszło do bitwy. Michał i jego aniołowie stoczyli bój ze smokiem. Walczył sam smok, wspierali go jego aniołowie, ale przegrał i nie było już dla nich miejsca w niebie. W ten sposób wielki smok, znany z dawien dawna wąż, określany jako diabeł i szatan, który zwodzi cały zamieszkany świat, został zrzucony na ziemię. Wraz z nim zrzucono jego aniołów. W Nowym Przymierzu tak to jest oddane. Więc tam na tym wyższym poziomie, niewidzialnym dla ludzkiego oka, też się toczyła bitwa i szatan, diabeł, smok próbował zwalczyć tego, który czuwa, pilnuje tego narodu izraelskiego z Bożego wyznaczenia. Pan Jezus, pamiętamy słowa Ewangelii Łukasza z 10 rozdziału, rzekł więc do nich, widziałem jak szatan niby błyskawica spadł z nieba. On to widział, to powiedział swoim uczniom. Innym znakiem tej wielkiej wrogości między szatanem a narodem, wybranym narodem izraelskim, jest prześladowanie Izraela. Werset 13, gdy smok ujrzał, iż został zrzucony na ziemię, zaczął prześladować niewiastę, która porodziła chłopczyka. Izrael zawsze był na celowniku diabelskim. Na różne sposoby starał się szatan walczyć. Można by powiedzieć, szatan wie, kto w imię Boże przepędził go z nieba. No przecież archanioł Michał go przepędził z nieba, nie? No więc teraz, kiedy on został zrzucony na ziemię, to mówiąc naszym językiem, próbuje się odegrać na tych, którzy są podopiecznymi księcia Michała, archanioła. I dlatego tak bardzo nienawidzi narodu izraelskiego. To wyjaśnia, skąd się na tej ziemi wziął tak powszechny antysemityzm. Ponieważ szatan, książę tego świata, po prostu w sposób obsesyjny nienawidzi tego narodu. I inspiruje ludzi, nawet chrześcijan niektórych. Takich chrześcijan, czy są chrześcijanie. Że w chrześcijańskim kraju, w którym żyjemy, wszystkie najgorsze rzeczy, jakie, to wszystko na Żydów. Ale Słowo Boże pokazuje nam w tym naszym tekście, że działania diabła są ograniczane i udaremniane przez samego Boga. Po pierwsze, nie mógł pożreć chłopczyka narodzonego przez niewiastę. Przecież dysponował wszystkim. Sam król Herod, jego wojsko, co tam jeszcze, tu możliwości, Mossad tamtejszy, wywiad, wszystko. Przecież oni wiedzieli jak na dłoni wszystko. Ale Józef z Marią i z małym dziecięciem
potrafili przymknąć. Dlaczego? Bo Bóg posłał anioła, powiedział Józefowi, zanim Mosad powiedział Herodowi, to anioł na sporo wcześniej powiedział Józefowi, zbieraj się, wiej, stąd, bo niedługo przyjdą, żeby zabić dziecko. Niesamowite, nie? Więc Bóg widział to i chociaż ta wściekłość diabła była taka wielka, Bóg poskromił, Bóg udaremnił jego plan. Prześladowanie Izraela nie przyniosło i nie przyniesie diabłu pożądanego skutku, bo chociaż nie wiem, co robił, próbował ten naród zniszczyć na różne sposoby, a takim najbardziej kulminacyjnym punktem tego był Holokaust II wojny światowej, ale zobaczcie, narodu nie zniszczył. Nie zniszczył. Naród się w 1948 odrodził. Język się odrodził. Jak się tam pojedzie, to tam widać, że diabłu się nie udało. Chociaż by się wydawało, że już po prostu osiągnął swój cel. Nie udało mu się. Tak tu jest powiedziane. Bóg ma swój sposób na to, żeby ten naród ochronić. Dano kobiecie dwa skrzydła wielkiego orła, aby uleciało na pustkowie, na miejsce, gdzie ją karmiono przez czasy i pół czasu, z dala od węża. Był w stanie i jest w stanie zachować. Chciałem też, żeby może zabrzmiały dzisiaj nam w uszach te słowa, które zostały skierowane kiedyś do węża w ogrodzie Eden. Pamiętacie takie słowa? I ustanowię nieprzyjaźń między tobą a kobietą, między twoim potomstwem i jej potomstwem. Ono zdepcze ci głowę, a ty ukończysz je w piętę. I nie chciałbym, żebyśmy tu jakiś teologiczny wywód w związku z tym robili, ale ta kobieta z 12 rozdziału objawienia świętego Jana to Izrael. Ustanowię wielką nieprzyjaźń między tobą a kobietą i ty będziesz na ją kąsał cały czas, w piętę, a potomstwo kobiety zdepcze ci głowę. Więc szatan z całą swoją złością i nienawiścią do Izraela jest u Boga jak zły pies na łańcuchu. Może gryźć tylko na tyle, na ile Bóg mu pozwoli, popuści. Były w historii takie okresy, kiedy Bóg trochę łańcucha popuścił bardziej. I tam różne rzeczy działo. A potem łańcuch powściągał. I tutaj przeczytaliśmy, że smok, diabeł, szatan, nie mogąc nic wskórać, jeśli chodzi o naród izraelski, przekierowuje swoją złość na Kościół, na wierzących ludzi Nowego Przymierza. Smok rozgniewał się na kobietę i odszedł, aby podjąć walkę z resztą jej potomstwa, czyli z tymi, którzy strzegą przykazań Boga i mają świadectwo Jezusa, czyli chodzi o Kościół. I właśnie ta złość, bo to jest ten jego czas. Zbierając te myśli, możemy powiedzieć tak, szatan jest groźnym, poważnym przeciwnikiem ludu Bożego. Prawda? Zgadzacie się, wy tam też się zgadzacie z tą myślą? Szatan jest groźnym i realnym przeciwnikiem. Prześladuje, uciska, zastrasza, zabija. Jest groźny, naprawdę jest groźny. Ale uwaga, jedną z jego metod jest też zwodzenie. Czytaliśmy. I najbardziej niebezpieczną w dzisiejszych czasach jest zwodzenie, bo on zwodziciel, on zwodzi narody. Jest ono równie groźne jak kuszenie do grzechu albo wyrządzanie krzywdy. I szatan będzie to robił aż do samego końca, nawet po tysiącletnim Królestwie Chrystusa wyjdzie, aby zwodzić narody. Tak jest napisane w Słowie Bożym. A zwodzenie to bardzo wysublimowane metody. To takie metody, że nawet nie wiesz kiedy w towarzystwie wszystkich innych chrześcijan, z którymi od lat wielbisz Boga, możesz pojechać w taką stronę, że wszyscy jechaliśmy i myśleliśmy, że fajnie jedziemy, wszystko dobrze, albo wesoły autobus. Radośnie, wszystko jest jak pięknie, już jesteśmy w krzakach. Już żeśmy w maliny wjechali. Zwodzenie na tym polega, że diabeł tak oczaruje, zamąci, pośle kogoś błyskotliwego, piękne rzeczy mówi, wreszcie mówi,
jakoś sensownie, nie tak jak MB. Wreszcie w naszym zborze się zaczęło coś dziać, naprawdę. Wreszcie duchowo się zrobiło, a tak to wszystko tylko do tego się trochę. No i ale się tak jest naprawdę budująco. Zwodziciel to jest mistrz zwodzenia. Trzeba uważać. Szatan będzie to robił. Jedną z metod jego zwodzenia jest to, że różne religie prowadzą do Boga. Że różne, są różne drogi, które prowadzą do Boga. I dzisiaj ludzie o wielkich nazwiskach, ludzie, którzy mają historię pięknej, wspaniałej służby przez lata, dzisiaj mówią, że można, że wszyscy w końcu będą zbawieni. Że różne drogi prowadzą do nieba. Przeczytałem wczoraj, że w jednym kościele w Ameryce zaprosili muzułmanów, żeby razem się pomodlić do Boga. Dywaniki sobie mogli muzułmanie porozkładać, w stronę Mekki się skierować i w chrześcijańskim zborze się modlili, a ci ich serdecznie zaprosili do wspólnej modlitwy. No to przecież diabeł tam mocno się uwinął przy nich i ich przekonał, że to dobre. Szatan zrzucony na ziemię próbuje zaszkodzić ludowi Bożemu. Żeśmy to przeczytali. Dlatego bądźcie trzeźwi, czuwajcie. Przeciwnik wasz diabeł chodzi wokoło jak lew ryczący, szukając kogo by pochłonąć. Tak? Trzeba mieć ten obraz, nawet jak przychodzi w garniturze, albo po amerykańsku, luzacko ubrany. Nawet jeśli przychodzi z gitarą i fajnie gra. Nawet jeśli przychodzi i przywozi dolary i mówi, jolo, być high life, zapraszam do mnie i tak dalej, na Florydę czy gdzieś tam. To trzeba pamiętać, to jest lew ryczący. A lew ryczący, to widzicie, jak tam u nas w zoo zagryzł twoją koleżankę? Groźny. I trzeba o tym pamiętać, że on ostatecznie to ma na celu, żeby nas pochłonąć. Kogo tylko by się dało, żeby pochłonąć. Ale mamy dzisiaj ze Słowa Bożego budujące i wspaniałe objawienie. Ja się nim zachwyciłem. Na nowo się zachwyciłem. Mianowicie to, że poczynania diabła są pod pełną kontrolą naszego Pana. On nie może nic więcej zrobić, jak tylko Bóg mu pozwoli. Nie może zipnąć, ani słówka więcej powiedzieć, ani kła jednego pokazać więcej, niż mu Bóg na to pozwoli. To jest wspaniałe. I czytaliśmy, że Pan wypędził diabła z nieba. Wypędził go z nieba. Pan wypędza diabła z miejsc, w których jest niebo. Tam, gdzie jest niebo, tam nie ma miejsca dla diabła. To jest wielka prawda Słowa Bożego na dzisiaj, że tam, gdzie jest Bóg, tam nie ma miejsca dla diabła. Tam, gdzie jest niebo, gdzie jest choćby kawalątek nieba, tam nie ma miejsca dla diabła. To jest wielka prawda Słowa Bożego. Bracia i siostry, czyje imiona są zapisane w niebie? Ogólnie, ale powiedzmy tak szczególnie, popatrzmy na siebie. Czyje imiona są zapisane w niebie? Moje? Tak. Każdy powinien wiedzieć, co jest jego imieniem, nie? Czy jego zapisane jest w niebie. Więc dla kogo jest miejsce w niebie? Dla nas. Dla tych, których imiona są zapisane w niebie. Bo niebo jest dla tych, których imiona są zapisane w niebie. Słowo Boże mówi, nasza Ojczyzna jest w niebie, stąd też Zbawiciela oczekujemy, Pana Jezusa Chrystusa, Filipian 3:20. Apostoł w natchnieniu Ducha kieruje myśli Filipian na niebo. Tam jest nasza Ojczyzna, tam jest nasz dom. Pan Jezus powiedział, w domu Ojca mego jest wiele mieszkań. Idę wam przygotować miejsca, gdy przygotuję, przyjdę i wezmę was do siebie, abyście byli, gdzie ja jestem. Pan Jezus powiedział do swoich uczniów, nie radujcie się, że diabły są wam uległe, ale radujcie się z tego, że wasze imiona są zapisane w niebie. Jeżeli przynależymy do nieba w głębi serca, całą moją duszą, jeżeli przynależę do nieba, to mam powód do radości, bo przeczytaliśmy w 10 wersecie i usłyszałem donośny głos w niebie mówiący, teraz nastało zbawienie, i moc i panowanie Boga naszego i władztwo pomazańca Jego, gdyż zrzucony został oskarżyciel braci naszych, który dniem i nocą oskarżał ich przed naszym Bogiem. A oni zwyciężyli Go przez krew baranka i przez słowo świadectwa swojego
i nie umiłowali życia swojego tak, by raczej je obrać niż śmierć. Dlatego weselcie się, uwaga, dlatego weselcie się niebiosa i wy, którzy w nich mieszkacie. Jeśli dzisiaj już przynależymy do nieba, a każdy, kto narodził się na nowo, kto uwierzył w Pana Jezusa, komu grzechy zostały przebaczone, jest obywatelem nieba. Został przeniesiony do nieba, jest synem światłości. Należy do dnia, a nie do nocy, Pismo Święte mówi. Więc jeżeli należymy do nieba, to czytamy dzisiaj: weselcie się niebiosa i wy, którzy w nich mieszkacie, bo szatan został zrzucony na ziemię. Jak się charakteryzuje niebo? Tym, że szatan jest wyrzucony. Nie było dla niego miejsca w niebie. Przeczytaliśmy. Nie ma dla niego miejsca w niebie. Do nieba się nic takiego nie dostanie, co z diabłem jest związane. Nic nieczystego się do nieba nie dostanie. Jest, niebo jest wolne od diabła. Wolne jest od jego sztuczek, od jego pokus, od jego knowań rozmaitych, od jego smrodu tego diabelskiego. Niebo jest wolne. Tam jest zapach nieba. Zapach Chrystusowy. Tam nie ma zapachu śmierci w niebie. Oskarżenia zostały wygaszone. W niebie nie ma żadnych oskarżeń. Diabeł przedtem oskarżał. Został wyrzucony, Pismo Święte mówi, i nie ma już tam żadnego oskarżenia. Nie ma, bo wszystko jest przebaczone. Oczywiście każdy z nas różne błędy jeszcze robi, ale gdy należymy do nieba, to wszystko jest bez sensu. Jakieś oskarżenia, bo my mamy przebaczone. Mamy przebaczone. Wszystko jest przebaczone. Jest powiedziane, że zwycięstwo nad naszym oskarżycielem nastąpiło po pierwsze przez krew Baranka. Krew Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, oczyszcza nas od wszelkich naszych grzechów. Więc jest zwycięstwo. Tak, nikt z nas nie jest bez grzechu. Tak, zdarzają się nam upadki. Wszyscy uchybiamy w wielu sprawach. Ale zwyciężamy tego oskarżyciela przez krew Baranka, bo krew Chrystusa Pana nas oczyszcza, omywa. Mamy usprawiedliwienie. Zwycięstwo nad naszym oskarżycielem jest też w tym, że mamy osobiste świadectwo. Słowo Boże mówi: każdy, kto wierzy w Syna Bożego, ma świadectwo w sobie. A jakie jest to świadectwo? Takie, że żywot wieczny dał nam Bóg, a żywot ten jest w Synu Jego. Kto ma Syna, ma żywot. I my mamy to świadectwo w sobie. Tu nie chodzi o to, że jakiś ktoś mądry, teolog przyszedł, wziął nam powiedzieć: pastor, prosty człowieku, tu tak jest napisane, to jest tak, ty mówisz tego, i nam wbił do głowy, i my jeszcze nie bardzo rozumiemy, ale no tak przyjmujemy, no chyba, że jesteśmy zbawieni, chyba tak się wydaje. Bo zaraz przyjdzie potem jakiś drugi, w takim wypadku jakiś tam Dawkins, że się pojawi i nam zacznie nawijać, że nie ma Boga, że w ogóle wszystko tego, i my już sami nie wiemy. Jeszcze wczoraj żeśmy wierzyli, dzisiaj już nie wierzymy. To nie o takiej sytuacji mówimy. Mówimy tutaj o tych, którzy mają świadectwo w sobie. Ja wiem, komu wierzyłem. Ja wiem, że Jezus Chrystus zamieszkał w moim sercu. Ja wiem, możesz sobie mówić, możecie wszyscy mówić, że nie ma Boga. Możecie wszyscy mówić, że nie mam przebaczenia. A ja wiem, że mam przebaczenia, bo Jezus Chrystus zamieszkał w moim sercu. Bo ja tego doświadczyłem, to jest moje świadectwo i proszę z moim świadectwem nie dyskutować. Ja tego doświadczyłem, ja to wiem. Ja wiem, co to znaczy mieć przebaczone grzechy. Ja wiem, co to znaczy mieć czyste sumienie. Ja wiem, co to znaczy mieć obciążone sumienie. Ja wiem, co to znaczy gnąć się pod ciężarem grzechu. Ja wiem, co to znaczy płakać. Ja wiem, co to znaczy nie chcieć spojrzeć w lustro, bo się brzydzisz samym sobą. Ale wiem i mam to świadectwo w sobie, że Bóg mi przebaczył moje grzechy, że mnie odnowił, że dał mi nowe życie. Wiem to. I diabeł nie ma już nic do tego, jak ja mam to świadectwo w sobie. Po trzecie, ci, którzy zwyciężyli go, czyli tego smoka wrednego, oni go zwyciężyli przez to, że nie umiłowali życia swojego tak, by raczej je obrać niż śmierć. Diabelska myśl jest taka, że człowiek wszystko da za swoją skórę. No, może tam walczyć, dyskutować i bronić tam czegoś i przekonywać, ale jak mu się dobierzesz do skóry, to on zmięknie od razu.
wymięknie was. Od razu się zrobi taki pokojowy, taki już się nie będzie tak stawiał i tak dalej. To diabeł właśnie kiedyś jak stawał w sprawie Hioba, to przyszedł do Boga i mówi, skóra za skórę wszystko odda człowiek. Dotknij tylko go bardziej, to zobaczysz, czy będzie cię jeszcze wielbił. I tak to jest, że wielu dzisiejszych chrześcijan, oni wielbią Boga, śpiewają i tak dalej, do momentu, kiedy ktoś im czegoś nie zagrozi, nie zabroni, jakiegoś prześladowania nie wprowadzi, oni już nabierają się, jeszcze ekumeniści się robią i wszyscy mogą pokojowo z wszystkimi i tak dalej. Ci, którzy zwyciężyli tegoż smoka, czym się charakteryzowali, oni nie umiłowali życia swojego tak, by raczej je obrzeć niż śmierć. To znaczy, że Chrystusa Pana umiłowali ponad wszystko. Że żadna groźba śmierci nie była w stanie i nie jest w stanie ich zachwiać. Oni miłują Boga ponad swoje życie. Pan Jezus powiedział, kto miłuje swoje życie bardziej niż mnie, to je straci. Kto by tak bardzo chciał zachować swoje życie, nie straci. Ale kto by był gotowy oddać swoje życie ze względu na mnie, ten jest zyska. I żywot wieczny zyska. Więc słuchajcie, niebo to jest najwspanialsza strefa życia dostępna dla nas już dzisiaj, tutaj na ziemi. Widzicie to czy nie? To jest możliwe, że można już tym niebem, to niebo już nosić w sercu i nim żyć i tak myśleć, jak się w niebie myśli i mieć takie podejście do wroga, jak się w niebie ma takie, że widzicie go, on nie ma miejsca, on jest wyrzucony. Precz szatanie, ty tutaj nie masz miejsca, bo to jest strefa nieba. Pan Jezus jest najlepszym przykładem tego, że można żyć na ziemi, chodzić po ziemi, a być obywatelem nieba, a należeć do nieba. Pan Jezus powiedział kiedyś do Żydów, Jana 8:23, wy jesteście z niskości, ja zaś z wysokości. Wy jesteście z tego świata, a ja nie jestem z tego świata. Piłat mówi, no Jezus mówi, ja nie jest, moje królestwo nie jest z tego świata. Jakby było, to byśmy tu walczyli, moi aniołowie by walczyli, ale byśmy dym zrobili. Ale ja nie jestem po to, żeby tu robić żaden dym, żadnej rewolucji. Ja tylko przyszedłem zbawić ludzi z ich grzechów, przepędzić szatana z ich życia, niebo wprowadzić do ich serc. Właśnie o tym tu dzisiaj czytamy. Niebo to najwspanialsza strefa życia dostępna już dzisiaj. Ale uwaga, większość ludzi jest bardzo przywiązana do ziemi. Zauważacie to? Trzymają się ziemi, tego co doczesne, tego co takie tymczasowe, takie nic nie, tak naprawdę takie płaskie, takie nic. A oni za tym, oni by tam za ten kawałek, za ten kwadracik ziemi, za ten kawałek łazienki, za ten pokój, za te nowe okna, za te kachelki, oni by po prostu życie oddali. Oni po prostu nie popuszczą za te 100 zł, to by na piechotę do Warszawy już po prostu ani pani na centymetr. Tacy są niestety. A co Biblia mówi w naszym tekście? Biada ziemi i morzu, gdyż wstąpił do was diabeł pałający wielkim gniewem, bo wie, iż czasu ma niewiele. Czyli jeśli ktoś przynależy do ziemi, niech uważa. Biada mu, jeśli ktoś przynależy do ziemi. Ja już nie przynależę do ziemi. Ja należę do nieba, należę do Chrystusa Pana. Ja żyję na tej ziemi, chodzę po tej ziemi, pracuję na tej ziemi, ale moje serce jest w niebie, ja przynależę do nieba, ja jestem obywatelem nieba. Diabeł jest wypędzony, diabeł nie ma prawa do mnie, nie ma miejsca w moim sercu, nie może mieć miejsca w moim sercu. Ja należę do nieba, więc jestem szczęśliwcem. Może czasem nie dojem, nie dopiję, umarznę, czasem gil mi poleci z nosa, ale jestem obywatelem nieba, jestem szczęśliwcem. Biada natomiast tym, którzy się trzymają ziemi i wciąż są tylko obywatelami ziemi. Biada tym, którzy ukochali ziemię, sprawy ziemskie, rzeczy tego świata, tak się w nie angażują, tak jak najważniejsze, kto dzisiaj wygra, oj, i tak dalej. A jakie to ma znaczenie z punktu widzenia nieba, bracia i siostry? Każdy człowiek albo przynależy do ziemi, albo do nieba. Nie ma pośredniego miejsca.
Strefa nieba. Dzisiaj, teraz, strefa nieba to społeczność świętych, to zbór pański. To każde odrodzone serce, to każdy narodzony na nowo z wody i z ducha chrześcijanin. W strefie nieba nie ma miejsca dla diabła. To tak nawiasem mówiąc, są tacy, którzy ciągle w zborze szukają diabła i wypędzają go. Nie ma miejsca, w strefie nieba nie ma miejsca dla diabła. On tu nie ma czego szukać. Więc niebo czy ziemia? Niebo. Niebo. Jeśli ktoś jeszcze nie jest w tej strefie życia. Dzisiaj zachęcam Cię, wzywam, przejdź do tej bezpiecznej strefy nieba. Bo możesz dzisiaj dostąpić tego cudu zbawienia, zmiany Twojego życia. Możesz dzisiaj zostać uwolniony. Diabeł zostanie wypędzony z Twojego serca, wypędzony z Twojego życia przez to, że staniesz się obywatelem nieba, że będziesz przynależał do Chrystusa Pana. Dzisiaj to ustal. Czy Ty należysz do nieba, czy do ziemi? Ustal, wybierz. Jeśli kochasz ten świat, jeśli kochasz rzeczy tego świata, jeśli kochasz te wszystkie błyskotki z tego świata, no to jesteś daleki od miłości Ojca, bo w tym nie ma miłości Ojca, Pismo Święte mówi. Nie miłujcie świata, ani rzeczy, które są na świecie. Miłujmy Pana, urozmiłujmy się w Jezusie Chrystusie i zaprośmy Go, bo gdy On przyjdzie, wtedy niebo się pojawi. I będziemy mogli śpiewać z głębokim przekonaniem: niebo jest w sercu moim, Królestwo Boga tutaj jest. Zaśpiewamy jeszcze raz tę pieśń? Powstajmy, zaśpiewajmy jeszcze raz, ale śpiewajmy nie tak tylko, żeby sobie pośpiewać. Ale sprawdzajmy, czy niebo jest w moim sercu, a kto jeszcze w tej strefie nie żyje, jeszcze przynależy do tej ziemi. Niech to słowo dzisiejsze, niech ten obraz, który żeśmy przeczytali, niech go pobudzi, zachęci i niech zawoła gdzieś między zwrotkami tej pieśni, niech zawoła: Panie, ja też chcę, żeby być obywatelem nieba, błagam Cię, przyjdź do mnie, zamieszkaj w moim sercu, ja też chcę przenieść się do tej strefy, która się nazywa niebo. Alleluja. Niebo i serce.